Witam po raz kolejny. Mam kolejną informację. Po przewertowaniu dużej ilości stron internetowych natknęłem się na właśnie to, co widzicie, tak? No, w dniu wczorajszym właściwie w szeregu zagranicznych portali pojawiło się sporo krytycznych i niesprawiedliwych wobec Polski tekstów. W dniu wczorajszym, no takie było nasilenie jeszcze do wczoraj. No i w związku z tym można zaobserwować jakąś taką bardzo ciekawą sytuację. Otóż rząd polski postanowił walczyć w internecie, tak? I widzimy tu jedną z reklam wykupionych przez kancelarię premiera. Taki baner w angielskojęzycznych mediach umieszczony, na którym słowa premiera, te wypowiedziane publicznie, w takim przekazie dla wszystkich. Ja tu zacytuję. Obozy śmierci, gdzie zamordowano miliony Żydów, nie były polskie. To prawda, zasługuje na ochronę, ponieważ jest częścią prawdy historycznej o Holokauście. I to zdanie z orędziem premiera Mateusza Morawieckiego, przetłumaczone na język angielski, jest przedstawiane na reklamach pojawiających się w internecie. Można odnaleźć je nie tylko tutaj, na tej stronie. Można je zobaczyć także na takich stronach jak Jerusalem Post albo Der Spiegel, czyli w niemieckich mediach, angielskich mediach i żydowskich mediach, tak? Tutaj mamy na przykład na stronie Spiegla taką stronę, taki baner wykupiony z tym samym, czyli zaczyna coś kiełkować mądrego w głowach polityków polskich, ponieważ zrozumieli to, co ja lansowałem w tym swoim filmie angielskojęzycznym, który już zniknął. Tam nie było nic ponad to, co powiedział tutaj premier i to, co widzimy na tym banerze umieszczonym na Spiegel Online, czyli takiej internetowej stronie gazety. No i widzimy to po prostu w sposób taki dokładny. Tu jest więcej tych stron, gdzie można właśnie zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja z żydowskimi mediami, gdzie ten post też jest, jak informują nas konkretne media na ten temat, tak? Czyli jest jakaś informacja pozytywna, że wyciągnięto wnioski z tego, że propagowanie prawdy historycznej, propagowanie tego, co jest bardzo wskazane w języku angielskim po prostu, tak? Pierwsze to być może to orędzie Morawieckiego, które zostało w sposób bezczelny zmanipulowane, widocznie dało do myślenia premierowi, że to znaczy oni czerpią z naszej, tak można powiedzieć, z naszego doświadczenia internautów, że jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, które przynosi efekty, tak? I można za pieniądze rzeczywiście nawet w mediach izraelskich umieszczać, w mediach krajów, które są oficjalnie nam nieprzychylne albo są na wojennej ścieżce. Także jeden, można powiedzieć, plus w związku z tym, ale tak jak powiedziałem, nie zasypujmy gruszek w popiele i bądźmy czujni, bo to za bardzo słodko zaczyna wyglądać, tym bardziej, że docierają informacje też o tym, że w dniu dzisiejszym izraelscy dziennikarze zostali po prostu zaproszeni na coś w rodzaju konferencji prasowej do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie między innymi spotkają się z weteranem, z panią, która walczyła w szeregach Armii Krajowej i była po prostu więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
I to jest ta sama pani, której nagranie w internecie krąży na temat prawdy po prostu, jak tam było. No i dziwnym trafem izraelscy dziennikarze zgodzili się przyjąć zaproszenie. Już jest po tym spotkaniu. Być może jeszcze to trwa, bo tam była jeszcze planowana projekcja filmu przedstawiającego film z lotu ptaka, jak wyglądała zrujnowana Warszawa, tak? Już po powstaniu, po zajęciu praktycznie, po takim wyzwoleniu, bo można było taki film zrobić. Także jest tutaj przekaz taki podwójny, że coś dzieje się, tylko troszeczkę mnie niepokoją właśnie tutaj działania zbyt ugodowe dziennikarzy. Być może należałoby się teraz przyjrzeć i zobaczyć, jak będzie ta wiedza ich wykorzystana, czy też znowu nie będzie jakiegoś przeinaczenia no tak, no bo oni byli tam po to, żeby zebrać materiały do jakichś publikacji. Także tym publikacjom warto byłoby się przyjrzeć. I jest dziwna nagle cisza, tak? Jeszcze wczoraj mieliśmy wojnę na całego, łącznie z panem niejakim Tomaszem Grossem, tak? Który publikował. Teraz w dniu wczorajszym jeszcze mieliśmy, że szczuje na Polskę. Zobaczymy, co z tego będzie, ale radziłbym być czujnym. No i dalej prowadzić tą kampanię, o której mówiłem w tym filmie, który dzisiaj jako pierwszy rzuciłem w dniu wczoraj dzisiejszym i robić swoje, pomimo tego, że jest takie wrażenie, że albo Izrael odpuszcza, albo Izrael, nie wiem, chce jakąś pojednawczo wyciągnąć dłoń, ale tak jak powiedziałem, tu chodzi o interesy nie tylko ja. Masę osób już mówi to otwarcie, włączając to ambasadora Izraela w Warszawie, panią Azari, która w wywiadzie RMF wyraźnie powiedziała to, co powiedziała, i niestety mleko się rozlało, i my wiemy, na czym stoimy i o co chodzi, że chodzi po prostu o pieniądze, zwyczajnie o pieniądze. Tam zwyczajnie było to powiedziane. No cóż, ta pani się w tej chwili z tego wycofuje i troszeczkę jest to ta cisza. Ja odbieram to jako ciszę przed burzą, moi drodzy. Także być może próba taka wyczucia nas, czy nie popełnimy teraz jakiegoś błędu, poluzowując cugle, tak? No właśnie to jest tak, że jak się po prostu czujność odstawi na bok, to mogą się różne rzeczy dziwne przydać, bo w Izraelu, tak jak poprzedni film mówiłem o tym panu, który złapał Eichmanna, jest dziwna sytuacja, że nagle on zaczyna po prostu wspierać opozycyjną siłę polityczną, która jest w opozycji do pani Angeli Merkel. No dziwne to jest. Zobaczymy, co z tego będzie. Pozdrawiam, na razie.